No i okej, niestety nadszedł ten smutny dzień, w którym muszę spłacić moje 3000 loanów poprzez ogłoszenie bankructwa mojego kraju i dostaniemy następujące złe rzeczy. No, trudno, co ja mam zrobić? Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w drugim odcinku z Bizancjum na poziomie Very Hard, żebyście nie myśleli, że zmieniłem w międzyczasie. Oj, boli was to, że mam unię personalną nad Serbią, oj, boli was, ale nie, no. Dla tych osób, co wiedzą, jak się gra w tą grę, to wiedzą, że tak naprawdę to dla mnie jest bardzo duży minus, bo nie zdobędę właśnie Kosowa. A, i nie pokazałem, że nie udało mi się zdobyć tego sojuszu z Węgrami cały czas. Cały czas brakowało mi tam jednego punktu, dosłownie jednego punktu, nawet jak miałem armię większą czy coś, no nie chciało mi to urosnąć. Ale jestem potęgą, mogę mieć Imperium Osmańskie na rywalu. Ono ma tylko 377% większą armię, ale jest, udało się, wreszcie to mamy. Mamy Unię sojusz z Węgrami, Boże, jeszcze się wyda wszystko, o kurka, mam nadzieję, że to wyciąłem. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie enewa.com, gdzie i tak jak widzicie, są strasznie przecenione dodatki dla Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Ej, Serbia dostała chyba jakieś nowe misje. Muszę nią zagrać. A właśnie, moi drodzy imperialiści, czym mam grać po Bizancjum? Piszcie w komentarzach propozycje pod tym odcinkiem, bo szczerze mówiąc, mam parę pomysłów, ale jestem ciekaw, czy jesteśmy zbieżni w tych pomysłach. Więc dawajcie znać w komentarzach. Znowu sprzedajemy okręty Neapolowi. Zostało nam jeszcze tylko 24 loany. 462 golda do spłaty. Oh my god. Zmniejszamy inflację, bo w sumie ona nas tutaj bardzo boli. Te 15% prawie że. Wiem, będę zacofany w technologii, ale trudno. Bardzo mnie zastanawia, co, jak tutaj iść. To kusi mi to advisor cost mi 10%, żeby pójść tutaj w innowacyjne i dyplomatyczne. Łącznie by nam dawało to 70% redukcję kosztów advisorów. Wtedy można byłoby fajnie podejmować te prowincje i do tego potem jeszcze dobrać na przykład religijne idee. Jedna mała, szybka wojenka z Epirusem, żeby zdobyć jego terytoria. No, tutaj od Osmanem. A Reconquest Cassius Belli i przy okazji zjemy sobie Regusę, której nie wołamy osobno. Może uda nam się zdobyć parę okrętów za chwilę. Niestety nie, szkoda, że nie mamy aż takiej floty jak papież i takich szans na złapanie innych okrętów. Neapol został uwolniony jako, jak zwykle, jako wolna nacja. Ale czemu od razu mnie pierwszego na rywala? Co ja ci zrobiłem, Neapol? Podbijamy do końca Epirus. Co za Eir mi się urodził? Idę pytać wspierających, który chce nim być. Ach, ten Fredzie, jakie on wybredy, by same 666 chciał. No to Hunter wygrał, bo był pierwszy. No i już mnie wyzwali na Discordzie. Słusznie zauważyli, że mogę wypuścić Bułgarię. Co jest dość dobrym pomysłem, żeby tutaj zrobić, bo wtedy no trochę tych korów mamy. Co nie zmienia faktu, że brak Kosowa przez 50 lat jednak troszeczkę mnie zaboli. Plus te głupie Węgry zaczęły żądać moich terytoriów. To źle w sumie. Jestem za duży, by dołączyć do Chre. Co za... Wiecie co, właśnie doświadczam bardzo dziwnego widoku. Widzę, jak Węgry rekrutują, tak, nie wiem, 20 tysięcy woja na raz, może mniej, bo te dwie armie. I już drugi raz zrobił armię, podzielił i zaraz je skasuje. Atakujemy teraz Hercegowinę. Tutaj zdobędziemy dla siebie jedną prowincję i dla Serbii też jedną prowincję. Od Hercegowiny bierzemy dwie prowincje dla siebie, jedną potem przekażemy za chwilę. A Hum, prowincja spokojnie nam wystarczy, żeby tutaj na większość Bośni zrobić sobie claimy i zdobyć to dalej. I znowu Węgry to robią. Dokładnie to samo co przed chwilą. What the fuck? Czemu on pali swój manpower? Właśnie chyba dostałem bardzo duży prezent od Osmana. Co prawda nie wiem, jak to się potoczy, ale jeżeli Imperium Osmańskie decyduje się na atak Albanii, to znaczy, że będzie miał wojnę z Wenecją. No i teraz Osman ma taką wojnę. Raczej powinien ją wygrać, chyba że coś mnie tu bardzo zaskoczy. Zdecydowałem się dać Osmanowi przejście, bo już zaczął tak zdecydowanie tutaj przegrywać na Bałkanach. Więc teraz jak dam mu przejście, on będzie miał wojska tutaj, a moje wojska, jak go zaatakują, będą tutaj, więc... Ha! Dobra, wypowiadamy wojnę tutaj Osmanowi. Nasza flota w zasadzie może tutaj wypłynąć, nasze wojska są na miejscu. Planuję do tej wojny wezwać Węgry, ale też tak nie od razu. Zaatakujmy jakiś tutaj Wargol czy coś takiego, Declare War. Węgry niestety, jak widzicie, za ziemię dołączą, więc zawsze będę musiał im coś niestety przekazać.
co jest właśnie takie dla nas dość niefortunne. Musiałem się też troszeczkę pozapoczeć, żeby tutaj floty dobudować i tak dalej, więc w ogóle ta wojna będzie raczej z tych takich cięższych, ale może damy radę. Take Silistre na Reconquest Cassius Belli, obojętne. No i piękne pierwsze zwycięstwo, zatopiliśmy jednego Heavy oraz 5 galer i od razu lecimy na drugą stronę, bo tu już widzę wojsko osmańskie i mają ich w cholerę. No więc trudno. Forty nasze oczywiście mamy postawione, już pełen manpower tam siedzi, więc spokojnie. Raczej tu planuję szybko zbudować te forty nasze. Mamy też trójkowego... liczę na to, bo zobaczcie ile tutaj nie jest wojsko węgierskie, tylko też weneckie, o Boże. Czekajcie, ja muszę chyba grę przeładować, bo się zbagowało. I teraz tutaj całe wojsko Wenecji siedzi i przegrywa wojnę. No serio, czasem jak to się tak zbuguje, zobaczcie, przeładowałem grę, od razu wojska się rozeszły, już od razu ruszyły do walki tutaj z Osmanem, co powinno mi dać niezłą przewagę. No to ruszamy z dalszymi podbojami, teraz ruszamy na Ankarę. O Jezus. Nienawidzę tych eventów, naprawdę. Wezwałem Węgry, bo liczyłem na to, że tutaj się Osman trochę rozproszy i wygląda na to, że się udało. Teraz przejdziemy tutaj, pobijemy jego wojska, albo i nie. Gorzej wygląda na to, że po prostu Węgier jakoś poszedł totalnie naokoło ze wszystkim. Wyjebiście! W razie jest taki etap stricte siege'owania wszystkiego bardzo szybko, więc nawet nie ma za bardzo czego wam tutaj pokazywać. Jak widzicie, Osman jakoś tak dziwnie biega od tego fortu do mojego fortu i what the fuck, co tu się dzieje? Nie mam żadnego pojęcia. A ja nie wiem, czy bankrutem się niestety znowu ta wojna nie zakończy, bo bardzo dużo pożyczek mi wlatuje. Mamy już 1000 golda, mam 45 pożyczek, 15 wziętych niby, ale mogę mieć 45, to... ale wiecie, takim bankrutem, że nie wymuszonym, ale po prostu go muszę mieć. Tak spłacać znowu 1000 golda to tak mech, ale to zobaczymy. O shit, ale się zgapiłem. Wiecie co, jest jedna rzecz, która mi się mega podoba na tym patchu. Pierwszy raz od bardzo dawna mam sytuację taką, że ustawiłem na mojej armii, żeby przyjazdę wojska mogły się dołączyć i dołączył do mnie nie tylko mój wasal, w sumie to on nie dołączył, ale też i wojska węgierskie. Pierwszy raz od bardzo dawna w ogóle bot się do mnie dołączył. Bardzo dziwne to jest. Dobra, kończymy wojnę z Osmanem. Nie jestem z niej zadowolony, wręcz przeciwnie, bo po pierwsze jestem znowu mega zadłużony, a po drugie, no realnie brać dużo nie mogę, mimo iż mam 83% warscora, bo musiałbym sporo Bałkan oddać tak czy siak Węgrom, co nie byłoby mi na rękę na ten moment. Więc w tej wojnie robimy mniej więcej takie opisy dla 925 golda, z czego większość leci dla mnie. Wprowadzimy dzięki temu instytucję, jedną prowincję przekazuję tutaj Węgrom, co nam da dwa fejwory oraz warrepsy, żeby spłacić resztę naszych pożyczek. Zrobiłem tak dlatego, że za 9 lat będziemy mogli w takim razie jeszcze raz zaatakować Osmana, tylko że tym razem już będę miał 10 fejworów, żeby w którymś tam momencie wezwać wojska węgierskie, które nam realnie pomogą. No i musów z moich armii od razu wywalam, bo pamiętajcie, że zawsze ich upłacamy w 100%. No a jednak redukcja kosztów to jest to, na czym mi najbardziej w tym momencie zależy. Jej, fuksa mamy, mamy gemsy w Konstantynopolu, no to troszeczkę. Mój skarbiec wreszcie wyszedł na plus. Osman właśnie wypadł z Great Powerów. Przynajmniej tyle dobrego zrobiliśmy. Wreszcie też udało mi się nabić, jak widzicie, ledwo co. Nobility, lojalność większą od ich wpływów, więc mogę teraz pozbyć się Estate Statuar Rights, czyli właśnie tego eventu, o którym mówiłem w pierwszym, znaczy w wyniku eventu, o co mówiłem tutaj, że dostanę z powrotem 30% kraulanców, ale za to mam te 25% autonomii we wszystkich moich prowincjach i właśnie się tego pozbywam, to jest piękne i wreszcie mogę zacząć normalnie sprzedawać, znaczy zabierać ziemię moim estate'om i będę mógł im zacząć to sprzedać, co powinno nas wyprowadzić po jakimś czasie z kłopotów finansowych. Możemy też robić spokojnie misję wreszcie dla nich. O, a przy okazji jak zjadłem Atenę, dostałem to z powrotem taką misję. No nie wiedziałem, że coś takiego jest. Znaczy taki event. Pierwsze idee, które będę brał, to będą handlowe, bo jednak potrzebuję tutaj zrobić, żebyśmy mieli więcej pieniędzy z handlu. To jest jeden z najlepszych regionów handlowych, więc no muszę. A ja zamiast wpłacać pożyczki, to buduję flotę ponad limit. No tak, jak zobaczyłem, co ma Osman, 9 heavy shipów, to aż po prostu pobladłem. Co najdziwniejsze, patrzcie, Osman
cały czas jeszcze rośnie Mudbóg, czyli tak czy siak ma te okręty, zbudowane wojsko, na którego nie stać, realnie. No to czas na kolejną wojnę z Osmanem, flota gotowa, mamy fajnego admirała, chociaż nadal nie wiem, który admirał byłby lepszy. Jeżeli ktoś wie, to możecie mi to napisać w komentarzach, czy ten admirał z Fajerem i Szokiem jest lepszy, czy ten z manuwerem, który zwiększy mi liczbę okrętów w linii, chociaż ja i tak nie mam linii do kapa i a jak nie, to znowu Thor Nawo. Nie wzywamy Węgier na samym starcie wojny. Ej, czy ja dobrze widziałem, że przed chwilą zniszczyliśmy dwa okręty ciężkie Osmanowi na start? Jak zwykle, myślałem, że do was mówię, a nie mówiłem. Ogólnie była to bitwa, którą przegrałem morską. Kurde, no to 7 okrętów robi swoje. 2 zdążyłem mu zatopić. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Moim celem jest zajęcie tego obszaru całego za chwilę dla siebie, jak najszybsze. To już tutaj mnie blokuje niestety ten Duryn 1. Nie wiem, wezmę jeszcze tysiaka stąd, zabiorę i będę tutaj blokował te obszary wszystkie. I potem wzywamy od razu Węgry do tej wojny i powinniśmy to ugrać. Nawet jeżeli przejdą, się nie uda. Ale jaja, jak szybko to zdobyliśmy. No to atakujemy Osmana. No dobra, wzywamy te Węgry, a nuż nam się uda. Oczywiście za darmo, tylko lećmy tutaj w te prowincje, żeby mi nie podwalili tego jak najszybciej. Zresztą tutaj też zrekrutujmy jeszcze 2 oddziały. Bez jaja, to wygram. 7 heavy, porobione. 2 zatopione, 9 galer zatopionych, sam straciłem jedną. No i teraz chcę zrobić tak standardowo, pamiętacie kiedyś robiłem, że chcę pozwolić Osmanowi dać jakąś część wojska tutaj, żeby znowu go zaatakować i mu zniszczyć i tak kilka razy. No niestety Węgry przechodzą na drugą stronę, to niedobrze. Zatopiłem kolejne 2 galery Osmanowi, wyjebiście. Szkoda, że ich nie zdobywam, bardzo bym się z tego powodu cieszył. Tę flotę raczej wolę zmodbolować na ten moment, wydaje się, że już nie będzie potrzebna. Raczej wojnę już wygraliśmy. Ten moment, kiedy nawet Genua wypowiada wojnę Osmanowi. Ciekawe, czy sama wypowiedziała? Genua? Austria i Wenecja! Dobra, no to już jest zwykły rape, więc raczej nie będę wam już pokazywał dalej tej wojny. Nie ma to sensu najmniejszego. Okej, myślę, że taki pizdil nie zadowala. Nie biorę pieniędzy tym razem od Osmana, bo i tak walnę bankruta. Zdecydowałem, że się walnę po prostu bankruta, bo już mam prawie 2000 długu. I to się za bardzo za mną ciągnie. No chyba, że będziemy mieli zaraz jakiś fajny income i sobie tutaj to zrobimy inaczej. Łatwa wojna, 29 tysięcy strat, jakoś to przetrwaliśmy tym razem. Ale kogo dalej atakować, to ja nie wiem, bo Knights mają sojusz z Francją, Wenecją, Wenecja ma sojusz z Kastylią, Genuą, Genua ma sojusz z Austrią, to jest po prostu fuck. A Austria straciła cesarza, serio? Czekajcie, Austria wypowiedziała wojnę Wenecji. To chyba daje nam niezłą szansę. Kastylia już nie ma sojuszu z Wenecją. No to, moi drodzy, jakbym miał claima, to jest szansa dla nas. Lecimy i wypowiadajmy wojnę Wenecji, atakujemy Nassau tutaj, o, tą wyspę. Ta wyspa będzie moja, chyba. Nasza flota już tutaj jest zebrana, teraz się naprawia i za chwilę będziemy walczyli na morzach. Z niepowstrzymaną wenecką flotą, Boże, jak ona jest gigantyczna. Dobra, wbijamy się tutaj w tą flotę wenecką. No chyba, że zacznie uciekać, to niekoniecznie chcę z nimi walczyć teraz. Ale już na przykład Knightów flotę chcę rozwalić do końca. Wyjebiście! No i mamy, na dno wszystko poszło. A my zdobywamy te prowincje. Gorzej się dopiero teraz skapnąłem, że ja przecież skasowałem moje okręty transportowe. Ale zadłużyłem się i znowu mogę je budować. Próbujemy się tutaj wbić w wenecką flotę, bo zauważyłem, że nie mają dowódcy. Zobaczymy, a nuż się uda to wygrać. No i mamy to! Pokonaliśmy wenecką flotę, 12 okrętów. Na dno, 13 nawet. Jak ja lubię, jak boty mi czyszczą bunty. Czyje wojsko okupuje Wenecję? No czyje? No kto zdobędzie Wenecję? Kto będzie miał ją dla siebie? Przy okazji topimy resztki floty weneckiej. Ja naprawdę, chociaż nie, to jest handlówka, nie wojenna. Ja naprawdę nie wiem, jak wygrałem ten desant, ale jesteśmy na Rodos. Naprawdę nie wiem, jak to się udało. Zdobywamy Knightów i tutaj naprawdę z wielką satysfakcją ich zdobywam w sumie. A, można coś wydam te pieniądze. Jeszcze ja wiem, zobaczymy. Naprawdę z wielką satysfakcją ich zdobywam. Już nie będą mnie piracili. No i okej, bierzemy, kończymy tego pizdia. Co prawda troszeczkę... Mała koalicja mi tu grozi, ale nie powinno być z tym większego problemu. Mimo wszystko, nie powinno być większego problemu z tym wszystkim. Mamy Wenecję dla siebie, to jest super ważne. Tutaj będziemy mieli naprawdę za chwilę wyjebisty income. I myślałem, żeby tutaj zrobić, tak czy siak, trade company. Chociaż nie wiem, czemu tutaj mogę. Korol.
Bułgaria chce być moją Marią, ale ja chcę ją zintegrować. Tym bardziej, że za chwilę będę mógł zacząć też integrować Serbię, więc będzie mi kopanie złota, może obejdzie się bez bankruta. A, chyba nie pokazałem, jakim buildem lecę, że lecę standardowo handlowe, ilościowe i potem weźmiemy jeszcze religijne za jakiś czas. O Boże, po prostu fajny event. No i okej, niestety nadszedł ten smutny dzień, w którym muszę spłacić moje 3000 loanów poprzez ogłoszenie bankructwa mojego kraju i dostajemy następujące złe rzeczy. No, trudno, co ja mam zrobić? Tylko to nas wyprostuje tutaj, w naszych relacjach. Pamiętajcie, że po bankructwie trzeba włączyć forty, żeby wam dewastacje pozmniejszały w prowincjach. No nie jest aż tak źle w sumie. 25 prestiżu, minus 1 stabilności, dość szybko powinniśmy to... O, już? Serio? Ale dobra, zadłużamy się! Nie uwierzycie, jaki kraj udało mi się zdobyć właśnie na sojusznika, mając bankruta. Ale jazda! Rok 1502, jesteśmy już po bankrucie, nic w zasadzie ciekawego się nie działo, tu miałem troszeczkę buntów. I teraz tak, to 22 total income'u, prawie 30 tysięcy wojska mogę wystawić. Wow! Jakby nie było stać na to wojsko, nieważne. Idę rozwinięte na razie na takim poziomie. Jako trzecie, oczywiście tutaj na 10 weźmiemy od razu religijne, bo z tym już coraz gorzej u mnie w kraju. Czy mi idzie dobrze, czy mi idzie źle? No, spodziewałem się, że będzie łatwiej, ale mówię, popełniłem za pierwszym razem troszeczkę błędu, zwłaszcza z tą stolicą, więc teraz to rzutuję na całą serię. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!